Nazywam się Magda Dobruk i jestem współzałożycielką studia Podpunkt, które w 2010 roku otworzyłam z Emilką Bojańczyk. Ta historia się zaczęła w Warszawie, dlatego że pracownia, w której pracowałyśmy, miała swoją filię w Warszawie. To było takie studio, które jakby swoją taką główną siedzibę miało w Gdańsku. Prowadził je Janusz Górski, profesor z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. A my z Emilką pracowałyśmy w filii warszawskiej. Tutaj mieszkamy, żyjemy, więc w naturalny sposób otworzyłyśmy studio w Warszawie. Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Wśród naszych prac są identyfikacje wizualne dla dużych instytucji, takich jak Politechnika Warszawska, czy w tej chwili pracujemy nad identyfikacją Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zajmujemy się również projektowaniem dużych wydarzeń, takich jak Biennale Plakatu w Warszawie, jubileuszowe Biennale Plakatu w Warszawie. To są takie zadania, które chyba lubimy najbardziej. To jest projekt, na który składały się wystawa, publikacje, projektowanie przestrzeni, projektowanie całej komunikacji wydarzenia, robienie spotu promocyjnego do wydarzenia. Zajmujemy się projektowaniem opakowań i taką naszą jakąś specjalizacją są firmy kosmetyczne oraz firmy spożywcze, głównie firmy wegańskie. Zajmujemy się projektowaniem publikacji oraz w ramach naszej drugiej firmy, Superskryptu, projektowaniem komunikacji cyfrowej. Nie wiem, czy bardzo ważnym, bo świat o tym nie usłyszał z różnych względów, ale dla nas niezmiernie ważnym i satysfakcjonującym projektem była właśnie obsługa jubileuszowego Biennale Plakatu w Warszawie. Było dla nas dużym wyróżnieniem, że międzynarodowej klasy kurator, wybierając spośród różnych studiów projektowych, zdecydował się na współpracę z naszym zespołem. To było wspaniałe doświadczenie, to był też kilkumiesięczny proces i to był efekt, z którego jesteśmy strasznie dumne. To był też jeden z pierwszych projektów, w który zaangażowany był naprawdę cały zespół. Były osoby, które Emilka projektowała wystawę, projektowała wydawnictwa, inne osoby zajmowały się innymi elementami komunikacji tego wydarzenia. I pod tym względem na pewno to był taki projekt, który nam pokazał, chcemy robić więcej, chcemy robić ciekawsze rzeczy. No, przełomem była identyfikacja Politechniki Warszawskiej, która rozpoczęła dosyć dużą serię innych identyfikacji dla instytucji edukacyjnych. Na pewno super ważna była współpraca z Hagi, która trwa po dziś dzień, która po pierwsze zdobyła nam złoto na Ed Awards w kategorii opakowań, super trudna konkurencja, a po drugie rozpoczęła całą serię opakowań dla niszowych, fajnych, polskich marek. No i super ciekawym dla mnie szczególnie, ale myślę, że dla większości naszego zespołu był projekt dla Muzeum Powstania Warszawskiego Odbicie, gdzie byliśmy odpowiedzialni nie tylko za stronę wizualną, ale w ogóle za całą koncepcję, oprogramowanie, stworzenie doświadczenia użytkownika i to jest taki projekt, który myślę bardzo mocno obrazuje, jak ewoluuje design w obecnych czasach. Biblioteki to jest identyfikacja wizualna warszawskich bibliotek. Zgłosiło się do nas miasto i powiedziało, że jest taki problem. A tym problemem jest to, że ludzie nie do końca wiedzą, gdzie są biblioteki. Mamy ponad 170 bibliotek w mieście, każda biblioteka operowała swoim jakimś tam własnym znakiem. Biblioteki są ulokowane w różnych, czasami bardzo trudnych lokalizacjach, czasami w piwnicach, czasami w pawilonach. Są też takie, które mieszczą się w pięknych, zabytkowych budynkach i nasze zadanie polegało na stworzeniu takiej identyfikacji, dosyć nietypowej jak na dzisiejsze czasy, bo nie myśleliśmy o komunikacji cyfrowej. Myśleliśmy o tym, jak biblioteki zostaną wyróżnione w przestrzeni miasta na elewacjach bardzo różnych budynków. I to, co dla nas jest bardzo ważne, to jest pomysł, który stoi za projektami. To jest to, że ważniejsze nawet niż żeby było ładnie zaprojektowane i wizualnie fajne, jest to, żeby było z pomysłem, który się broni, który można wytłumaczyć, który tworzy jakąś logiczną całość. Staramy się robić to, co lubimy i przyjmować takie projekty, które dają nam satysfakcję i jeszcze przy okazji na tym zarobić. Nie zawsze to się udaje, ale koniec końców w sumie średnio wychodzi na plus, dzięki czemu się utrzymujemy już od 10 lat.
W dużej mierze na pewno jest tak, że w tej chwili mamy już jakąś pewnie całkiem dobrą opinię, więc ci klienci nawzajem się polecają, ale jest prawdą, że te ciekawsze projekty to są projekty, które powstały, ponieważ wyszliśmy my z jakąś inicjatywą. Takim klientem jest Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie po prostu umówiliśmy się na spotkanie i opowiedzieliśmy o tym, co robimy i gdzieś tam udało się nam zainteresować tą naszą działalnością, a później naszymi pomysłami, bo to tak jak też wspominałyśmy, to były pomysły, które tam zanieśliśmy, tak? Nie jakieś zadanie, które spłynęło ze strony klienta. Ja mam jakieś osobiste ambicje czy marzenia i one są na przykład takie, żeby zajmować się wizualizacją danych i jakoś połączyć to z projektami interaktywnymi i zrobić coś, co miałabym poczucie, że jest interfejsowo jakoś nowe. Moim marzeniem jest robienie projektów, które są po prostu też ważne. W jakiś sposób coś zmieniają, coś ułatwiają. W 2010 roku otworzyłam z Emilką Bojańczyk. Ja się nazywam Emilką Bojańczyk. Tak. To jest